Co to jest i jakie są przyczyny? Rzeżączka jest jedną z najczęstszych niewirusowych chorób przenoszonych drogą płciową. Wywołują ją bakterie gramujemne dwoinki rzeżączki, Neisseria gonorrhoea. Jak często występuje rzeżączka? Rzeżączka jest chorobą bardzo rozpowszechnioną, może też współistnieć z innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jak się objawia rzeżączka? Rzeżączka u mężczyzn: zapalenie przedniego odcinka cewki moczowej, najczęściej okres wylęgania choroby 2 do 5 dni, możliwe 1 do 14 dni. Stwierdza się ropny wyciek z cewki moczowej, ból w cewce moczowej nasilający się podczas oddawania moczu. Rzadko, 10%, tkliwość lub obrzęk na jądrze lub zapalenie żołędzi, w 10% przypadków przebieg bezobjawowy. Rzeżączka u kobiet: choroba najczęściej 50%, przebiega bezobjawowo. Rzeżączkowe zapalenie szyjki macicy, najczęstsza postać rzeżączki u kobiet, okres wylęgania 7 do 14 dni, mogą wystąpić ropne upławy, 50%, pieczenie w pochwie, ból podbrzusza, 25%, bolesne oddawanie moczu, przy zajęciu cewki moczowej. Ostre zapalenie cewki moczowej, objawy znacznie łagodniejsze niż u mężczyzn. Stwierdza się pieczenie, ból podczas oddawania moczu, zaczerwienienie lub obrzęk ujścia zewnętrznego cewki moczowej, ropną lub śluzowo-ropną wydzielinę z cewki, rzeżączka umiejscowiona poza narządami płciowymi, rzeżączkowe zapalenie odbytu i odbytnicy, u osób uprawiających seks analny. Może przebiegać bezobjawowo, w przypadku objawowego zapalenia występuje pieczenie i slash lub świąt odbytu, śluzowa wydzielina z odbytu oraz zaburzenia w oddawaniu stolca. Rzeżączkowe zapalenie gardła, WOK, 90% przypadków przebiega bezobjawowo. W przypadkach objawowych stwierdza się zaczerwienienie i obrzęk łuków podniebiennych oraz tylnej ściany gardła, ropną wydzielinę pokrywającą migdałki i tylną ścianę gardła, rzeżączkowe zapalenie spojówek, głównie u niemowląt, spowodowane zakażeniem podczas porodu, bardzo rzadko u dorosłych. Objawy różnie nasilone. W przypadkach nieleczonych może dojść do zajęcia rogówki z upośledzeniem wzroku. Rozsiane zakażenie rzeżączkowe 0,5–3%. Rozsiew bakterii drogą krwi, częściej u kobiet. Objawy: gorączka, bóle stawów, zmiany skórne, głównie na dłoniach i stopach, charakterystyczna nekrotyczna krosta otoczona obwódką zapalną, TZW, keratodermia blenorrhagica. Co zrobić w razie wystąpienia objawów? W razie wystąpienia objawów, wymienionych wyżej, należy zgłosić się do lekarza, dermatologa lub ginekologa lub lekarza POS, jak lekarz ustala diagnozę. Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu stwierdzenia dwoinek rzeżączki w bezpośrednim rozmazie z wydzieliny z cewki moczowej, szyjki macicy, odbytnicy lub gardła, w zależności od lokalizacji choroby, barwionym metodą grama i slash lub dodatni wynik hodowli na podłożu selektywnym albo testów wykrywających DNA. Gonorrhoea, w przypadku rzeżączki skąpo lub bezobjawowej. W przypadku potwierdzenia zakażenia należy wykonać badania w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową, kiła, chlamydioza. Jakie są sposoby leczenia? Leczenie rzeżączki u dorosłych polega na stosowaniu odpowiednich antybiotyków. Leczenie musi być prowadzone przez lekarza, gdyż próby samodzielnego leczenia często doprowadzają do przewlekłego zakażenia z powikłaniami. Leczenie partnerów: osoby, które w ciągu miesiąca, 90 dni w przypadku zakażenia bezobjawowego, miały stosunki płciowe z chorymi na rzeżączkę, powinny poddać się badaniom i leczeniu. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Tak.
Należy wykonać kontrolne badanie bakterioskopowe lub posiew co najmniej po 3 dniach od zakończenia leczenia. Instytut Wenerologii w Warszawie zaleca kontrolne badanie po 3 i po 7 dniach u mężczyzn, a po 7 i 14 dniach u kobiet. U każdego chorego leczonego na żyżączkę należy zgodnie z zaleceniami Instytutu Wenerologii w Warszawie wykonać badania serologiczne na kiłę, w dniu zgłoszenia się pacjenta do leczenia oraz po 3 miesiącach. Co zrobić, aby uniknąć zachorowania? Podstawowym czynnikiem ryzyka są stosunki seksualne z więcej niż jednym partnerem lub z osobą, która sama ma wielu innych partnerów. W zapobieganiu żyżączce ma również znaczenie regularne i prawidłowe stosowanie prezerwatyw przez mężczyzn. Oprócz zapobiegania ważne jest także wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie, aby zapobiec wystąpieniu zakażenia oczu u niemowląt. Wszystkie kobiety ciężarne powinny być badane w kierunku zakażenia żyżączką. Wymaz na hodowlę bakterii, żyżączki powinien być pobrany podczas pierwszej wizyty w czasie ciąży, a u kobiet z dużym ryzykiem należy powtórzyć badanie w ostatnim trymestrze ciąży.